Bracia i siostry, nie wiem, nie pamiętam, czy opowiadałem tutaj, w tej kaplicy, kiedykolwiek bajkę o człowieku z soli. Był sobie taki człowiek z soli, który pragnął być szczęśliwy. I wędrował po całym świecie, przemierzył pustynię. Pustynia go zachęcała, żeby został na tej pustyni. On mówi, no fajnie, ciepło, ale jakoś mi tutaj nie gra. Przemierzał puszczę, był w tych puszczach. Cień był dla niego po tej pustyni wielką radością. I ta puszcza zachęcała go, żeby został w tej puszczy, bo przecież cień i bardzo miło. On mówi, jednak coś mi brakuje. I kiedy podjął decyzję o dalszej wędrówce, przybył nad brzeg morza. Nie wiedział co bardzo, co zrobić, więc pyta tego morza, co ma zrobić, jak ma poznać to morze. A morze mówi, wejdź we mnie, to wtedy mnie poznasz. I kiedy ten ludzik z soli zaczął delikatnie dotykać tafli wody, zobaczył, że się rozpuszcza. I się przeraził. I wtedy morze mówi, jak nie wejdziesz we mnie, to mnie nie poznasz. To nie zrozumiesz, co chcę ci dać. I ten ludzik z soli w końcu podjął to ryzyko i wszedł cały do wody. I cały się rozpuścił. Ale jak potem sam powiedział, czuł się jako najszczęśliwszy człowieczek z soli, jakikolwiek istniał, będąc właśnie w jedności z tym oceanem. Kochani, usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu o tym, że chrześcijanie, ci, którzy są święci, są obmyci w krwi baranka. I to obmycie w krwi baranka to nie jest bułka z masłem. To jest konkretna decyzja każdego człowieka. Właśnie pójścia za barankiem. I tak samo jak ten człowieczek z soli, który stając przed morzem, przed oceanem, miał dylemat, czy wejść, bo przecież się rozpuszcza. Przecież wydaje się, że ginie. I czasem my mamy taki dylemat, czy jak pójdę na całość za Panem Bogiem, czy czasem siebie nie zatracę, czy czasem czegoś nie stracę, czy czasem nie będzie mi czegoś brakowało, czy zachowam swoją tożsamość, czy zachowam to, co jest dla mnie cenne. I kiedy czytamy Apokalipsę, widzimy 144 tysiące, wielki tłum, ale ten tłum nie jest bezimienny. Zachowuje swoją tożsamość, jest pełen szczęścia. Jak czasem słyszę różne historie przeróżnych świętych właśnie, którzy działają, pomagają, to właśnie nie są bezimienni. Jedna osoba mi kiedyś opowiadała, że właśnie przyszła z pomocą pewna pani z różą w rękach i mówiła, żeby dobrze zapamiętała, że jej imię to jest włoskie zdrobnienie polskiego imienia Gosia, czyli święta Rita. I tak święci właśnie nie są bezimienni. Nie są bezimienni. I każdy, kto jest zanurzony w Chrystusa, nie jest bezimienny.
I właśnie my stajemy w naszym życiu przed takim dylematem, czy pójść za Chrystusem, czy nie. Bo to kosztuje. Bo to wymaga ode mnie zaangażowania, swego rodzaju ryzyka, chociaż może nie nazwałbym to ryzykiem, ale na pewno decyzji, która jest ważną decyzją. I czasem, kiedy pójdziemy właśnie za Panem, to jest tak, że to wymaga od nas oczywiście samozaparcia. Ale czasem jest tak, że jak pójdziemy za Panem, to rzeczy, które kiedyś były bardzo trudne, a są bardzo dobre, podejmujemy właśnie dla Niego, ze względu na Jego miłość, że sam czy sama nigdy bym tego nie zrobił, ale dla Niego jestem w stanie zrobić, jestem w stanie to pokonać, jestem w stanie pokonać moją słabość, moją małość, moją nędzę. Ale dlaczego? Bo właśnie kiedy wchodzę w tą bliskość z Bogiem, to nie jest tak, że ja się tylko angażuję. Mamy zaangażowanie z drugiej strony. To jest ogromna miłość, która mnie przyciąga. I nie jest to miłość zaborcza. Niektórzy czasem, mówiąc o toksyczności chociażby jakichś relacji rodzinnych, mówią, że niektórych rodziców miłość może być zaborcza. Może być zagarnianiem dla siebie. U Boga tak nie jest. Może dlatego Pan Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz, żeby objawić Ojca właśnie, miłość Bożą jako miłość Ojca. Miłość Ojca, która daje bardzo dużo wolności. Pamiętamy te filmiki przeróżne z TikToków czy Facebooków, jak to ojciec w ostatniej chwili ingeruje, kiedy dziecku dzieje się tragedia. Jak idzie sobie taki nieboraczek po brzegu łóżka czy tapczanu i nagle spada. Ojciec ostatnim ruchem chwyta to dziecko za piętę i trzyma w ręku. Tak jest właśnie z Bogiem Ojcem, który daje właśnie ogromną wolność każdemu z nas, a faktycznie w tym momencie, kiedy powinie nam się noga, chwyta nas właśnie jak to małe dziecko. Taka jest miłość Boża. I to są ci, których dzisiaj są z nami i tak bardzo świętują, oni są, zaświadczają o tym, że taka miłość Boża jest i że warto w niej być, warto w niej uczestniczyć, warto się zaangażować. I to nie tylko tak, że oni stoją jakby ci święci, jakby byli kibicami w jakimś kosmicznym meczu. To nie jest tak, że jakby, nie wiem, siostra Klara razem z siostrą Faustyną stają gdzieś tak, kiedy my tutaj na ziemi się ćwiczymy w różnych trudnościach, podejmujemy różne trudne zadania, że one stoją jak ci liderki i kibicują. Nie. Bardziej to wygląda w ten sposób, tak jak siostry instrumentariuszki w szpitalu szykują całą salę operacyjną, a Twoim zadaniem jest, jak lekarz, umyć ręce, podejść do tego pacjenta i zacząć operację. Mówisz, siostro, skalpel, a ta siostra daje Ci skalpel i działasz. Oni wszystko przygotowują. A w tych trudnych sytuacjach takiej właśnie operacji nawet podpowiadają. Doktorze tu, doktorze tam. To są święci, którzy nam pomagają, realnie nam pomagają. I zobaczmy, kiedy my przekraczamy właśnie tą trudną dla nas granicę zaangażowania w miłość,
to nie jesteśmy sami. Oprócz Bożej miłości, która cała nas ogarnia, cała nas przytula, cała nas zaprasza, to jest również cała rzesza świętych, która nie przychodzi nam dopingować, ale realnie nam pomóc. Realnie przyjść z pomocą. Kochani, dla takiej miłości warto podjąć ryzyko. Warto w tych sytuacjach, szczególnie kiedy sądzimy, że jesteśmy beznadziejni, że nie damy rady znowu, na nowo należy podjąć decyzję, wchodzę w tę miłość. Robię krok, kolejny krok w stronę tej miłości. Chcę się zanurzyć w tej miłości. Chcę się zanurzyć w krwi baranka. Kiedy gubię się, wołam Ducha Świętego, wołam świętych i proszę o pomoc. Kiedy gubię się, proszę, by wskazali mi moją drogę, pomogli ją odnaleźć, mój charyzmat. Bo tak jak każdy święty jest znany właśnie ze szczególnego charyzmatu, ja mam swój charyzmat, w którym właśnie jednocząc się z tą miłością, odkrywam ten charyzmat i w tym charyzmacie czuję się spełniony, czuję się szczęśliwy. Nie bójmy się wejść w tą miłość. Papież Jan Paweł II napisał taki piękny dokument o rodzinie. Z łaciny nazywa się Familiaris Consortio. Ale on tak pisze o miłości. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Kochani święci pokazują nam, jak spotkać się z miłością, jak znaleźć w niej żywe uczestnictwo. Amen.